Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w pierwszym poradniku z całego cyklu poradników do Warfera. Pierwszy poradnik będzie mówił o, o pojazdach, o tym, jaką linię dla kogo, dla, dla kogo najlepsza jest dana linia, co się możemy spodziewać po pojazdach z, danie, z danej linii, jakie są ich wady, zalety, zadania. I tak dalej, i tak dalej. Czyli co grindować, żeby nie robić tego w ciemno, bo zajmuje to masę czasu i można stracić, załóżmy, parę miesięcy i stwierdzić kurczę, po co mi to, jak tutaj jest inna linia, która jest znacznie dla mnie fajniejsza i, i powinienem ją robić, a nie wiedziałem, że jest taka fajna. Więc po kolei. No, artyleria mamy tutaj przy, u dwóch dealerów. Dwie różne artylerie Tutaj jedna i druga jest dosyć, dosyć ciekawa Jeśli chodzi o wersje rozwojowe Jedna ma magazynek Druga, druga nie posiada Ale za to strzela Dosyć, dosyć konkretniej Dosyć szybciej namierza Więc tutaj no jeśli chodzi o artylerię To najlepiej robić dwie linie Bo nie ma tego dużo I no jak nawet jedna artyleria Wam padnie No to wtedy gracie drugą Nie czekacie Um, więc to ma sens robienie dwóch linii art, tym bardziej, że jest tutaj tych pojazdów do artylerii tylko sześć na razie. Oczywiście pewnie będzie to uzupełniane, no ale na, na dzień dzisiejszy za wiele tego nie ma, więc artylerzyści mają dosyć, dosyć prosty wybór. Jeśli chodzi o czołgi, to z niebieskiego dealera mamy tutaj linię głównie leopardów i czołgów amerykańskich. Abramsów, no i oczywiście tutaj M60. Więc tak, jeśli chodzi o linię amerykańską, jest to linia czołgów dla osób, które lubią, lubią dobry pancerz. Tutaj jest wiele czołgów z niezłym pancerzem. Począwszy od M60, który ma najlepszy pancerz z wszystkich trójek według mnie. M60A3, który ma najlepszy pancerz z wszystkich piątek według mnie. XM1 to samo. Abrams 7 i 8 również ma niezły pancerz, ale już nie najlepszy. Tutaj Leopard 8 ma zobaczcie, 475-730, tam później jeszcze to bodajże można było rozwijać. Tutaj jest, jest gorzej, ale wcale nie jest źle. Również M1A1 potrafi sporo odbić i co więcej, abramsy mają, zobaczcie, 2845 Gitpońców, to można zamienić tam na. Oj, kurczę, nie pamiętam, jest w filmiku, ale można to jeszcze podkręcić ostro o co najmniej 500 czy 600. Jeśli nie, jeszcze więcej hit więc naprawdę jest co bić, jest co zbijać z tego czołgu. No, Leopard jedynie 2,300, no powiedzmy nie całe, też oczywiście można to trochę podkręcić do 2,500 spokojnie, ale no, znacznie, znacznie mniej, około 1000 mniej, no to jest jednak już spora, spora różnica. Jeśli chodzi tutaj o działa, Niemcy mają bardzo precyzyjne działa, dosyć szybko strzelne, z niezłą penetracją więc pod tym względem są to, są to dosyć fajne czołgi ale pamiętajcie, że tutaj większość nie, nie, niemieckich czołgów to jest tak papier, papier, papier tu już jest w miarę nieźle chociaż też nie zachwyca tu już standardowo jeszcze lepiej no a ósemeczka to już jest e, majstersztyk ale tylko i wyłącznie jeśli chodzi o pancerz o pancerz frontowy bo e, no, tutaj jak będziecie się kontować nie róbcie tego po prostu. Nie róbcie tego, bo większość z Was zrobi to źle. Dostanie w boczny pancerz i, i wszystko będzie wchodzić. No Standardowo na razie nie ma 9, więc ciężko stwierdzić, jak to, jak to się tutaj zakończy. Jeśli chodzi o tutaj pojazdy, wozy piechoty, są to pojazdy, które mogą sobie poradzić bardzo dobrze z wszystkim, co jest lżejsze. Czyli z tymi pojazdami, z niszczycielami. Z no, artylerią, to rzecz jasna, ale również mogą sobie dosyć, dosyć fajnie radzić z, z czołgami. Weźmy sobie, weźmy sobie na przykład BMP-1. Zobaczcie, tutaj jest od razu całkiem niezła penetracja. Tutaj mamy działko po prostu, które, które ma naprawdę niezłą penetrację, niezłe obrażenia i dosyć, dosyć fajnie sobie radzą te pojazdy, właśnie prawie z wszystkim, oczywiście one mają mało hit-point'ów, nie są jakoś rewelacyjnie szybkie, no ale oczywiście szybsze od czołgów, zwrotniejsze od czołgów, no to jest takie przejście troszkę pośrednie między czołgiem, a już jakimś wozem konkretniejszym. Tutaj dużo też będzie się, jeśli lubicie strzelać z, z rakiet, to będziecie mogli spotkać pojazdy Zobaczmy sobie ulepszenia. Jak widzicie, rakiety całkiem, całkiem fajne. Czas przeładowania 12,90. No, tutaj na rakiety się wszędzie czeka. No, ale potrafią one dosyć ładnie huknąć. Więc jeśli ktoś lubi zabawę z rakietami, to, to, to w tych pojazdach oczywiście. Coś takiego jest. Wozy dla fanów prędkości. Kult, kult prędkości. orczy kult prędkości. To jest to. Tutaj te, te wozy są najszybsze. No zresztą, pojazdy zwiadowcze. Więc wizja całkiem, całkiem spora. I no przede wszystkim zwiat, ale oczywiście te pojazdy bez problemu poradzą sobie. Jeśli dobrze pojedziecie i z tymi, i z tymi pojazdami. I z tymi pojazdami, z tymi pojazdami. Ym, nawet jeśli już będziecie naprawdę wirtuazami, to możecie nękać, nękać czołgi, zwłaszcza to tą, tą linię lżej opancerzoną. Oczywiście czołgi najlepiej zajeżdżać od, od tyłu. Yy, wchodzi też w boczny pancerz u części, części czołgu, więc no można troszkę napsuć krwi. Oczywiście, te pojazdy nie wybaczają zbyt dużo błędów, mają najmniej hit pointsów. 875, tutaj dla porównania 1100, 1500, 1500 i 1200. Więc jak widzicie, dwa dobre strzały nas nie ma. Często tak to się kończy, więc każdy błąd tutaj, jeśli chodzi o zwiat, jest okupiony e, no, wymianą pojazdu na nowy, niestety. W te pojazdy wchodzi wszystko. Tutaj pancerz jest umowny. Jak ktoś będzie w nas strzelał z pistoletu, gdzieś tam z okna, to owszem, odbijemy, ale nie, nie, jeśli będą strzelać tutaj pojazdy z działek i tak dalej, wszystko wchodzi. Więc nie ma mowy o żadnym kontowaniu niczym, wszystko wchodzi. Więc musimy się starać być niewidoczni albo bardzo szybko jeździć po prostu. No tutaj te pojazdy bez problemu to robią. zmieniać szybko pozycję, robić zwiat, chować, strzelać spoza zasięgu i tak dalej. To jest taka zabawa. Na kulcie prędkości Będziecie mogli zobaczyć na tym pojeździe Mam nagrane już dwie takie Naprawdę fajne bitwy jak, jak to wygląda, jak ten kult prędkości Się sprawuje w praktyce Kolejne bardzo fajne pojazdy to są Niszczyciele Niszczyciele mają pociski na wszystko Gniotą wszystko co widzą Strzelają bardzo szybko Tutaj czas przeładowania w większości to jest 5 sekund Więc całkiem, całkiem konkretnie A Później Ciutkę rośnie, ale rośnie również i wygar Później znowu maleje Więc tak około 5 sekund średnio To można tam standardowo jeszcze podpakować yy, I załogantem i, i, I modułem Czy tam modułami Więc około 5 sekund będziecie strzelać Pancerz słaby yy, Również mogą go przebić yy, Praktycznie wszyscy Łącznie z, yy, z wiadem Dlatego Tymi pojazdami to jest yy, Tutaj się nasuwa jedno słowo KAMPA, to jest pojazd dla kamperów, hmm, oczywiście nie, nie trzeba tak grać, można na wyje grać, żeby strzelić, cofnąć się i tak dalej, ale najlepiej wychodzi gra z kampy, nie oszukujmy się, no te pojazdy do tego zostały stworzone, tutaj działa, yy, są po pierwsze właśnie szybkostrzelne, po drugie mają bardzo dobrą penetrację, po trzecie całą gamę pocisków, najwięcej pocisków ogólnie mają właśnie te cacka. Więc pod tym względem się rewelacyjnie sprawują. Bo na każdego mają coś miłego, coś, co zaboli. Mają dosyć duży zasięg, zobaczcie, widzenia. 458, tutaj mamy widzenie. Swingfire ma 484, a to jest to jest nietypowy zwiadowca, umówmy się, ale mimo wszystko z tej linii więc bardzo dobre pole widzenia. No, pojazdy ostatniej linii ale można nimi również grać troszkę odważniej, że trzeba bardzo uważać mogą wyjechać na przykład na bok czołgu i spompować go dosyć szybko, szybciej niż on nas często, oczywiście zależy też od wielu, od wielu rzeczy, tutaj już będzie wychodzić praktyka, ale są to pojazdy, którymi możecie zrobić najwięcej obrażeń, stosunkowo najłatwiej ze wszystkich pojazdów, bo przede wszystkim właśnie liczy się szybkostrzelność. Tutaj jak wyjedziecie i będziecie, będzie ktoś wam na przykład coś świecił, no to bardzo szybko będziecie pompować takie pojazdy, i, no, i robić właśnie obrażenia dla drużyny. I tak to się kończy w tej linii. Druga linia, zacznijmy znowu od czołgów. Dwie linie czołgów, jedna radziecka, druga brytyjska. No tutaj jest, to jest bodajże włoski sprzęt. Tak jest. Więc jeszcze się jakiś Włoch tutaj napatoczył, ale później też kończą angielskie, angielskie czołgi. I sprawa wygląda tak. Jeśli chodzi o czołgi radzieckie, charakteryzują się one bardzo dobrym działem. Tutaj działa tych czołgów mają um, bardzo dużą penetrację, bardzo duże obrażenia, najwyższa z wszystkich czołgów na większości tierów, więc to jest, to jest rewelacyjne. Tam gdzie niegdzie, niemieckie czołgi mają większą penetrację, ale to tam bardziej na początku. I y, kolejna sprawa, bardzo mało hit pointsów. Są to czołgi, które mają chyba najmniej hit ze wszystkich czołgów. W zamkniętej becie wydawało mi się, że miały troszkę, troszkę lepszy pancerz niż teraz. E, tutaj grałem jeszcze z, z jednym z widzów, to też troszkę narzekał na ten pancerz. Może coś ten pancerz tutaj już zaczął troszkę, troszkę kuleć, ale przy tym dziale, naprawdę, tymi czołgami również można zrobić bardzo dużo obrażenia. Jedne z największych, jeśli chodzi o czołgi. Czas przeładowania mają ciutkę większy niż, niż inne czołgi, no ale no to, jest, to jest właśnie spowodowane tym, że, że są. No te działa naprawdę jak walną. To często czwarty tier może spokojnie przebijać piątki, nawet szóstki, chociaż na szóstki już nie powinien trafiać. Więc radzi sobie zazwyczaj radziecki czołg z wszystkim, co widzi. Tak to mniej więcej wygląda. Więc to jest dobry czołg dla osób, które nie chcą się za bardzo zastanawiać, w którą część wrogiego czołgu mam strzelać, żeby weszło. Z tych czołgów wchodzi prawie we wszystko. Oczywiście są, są czołgi, które mają potężny pancerz i w niej już będzie trzeba się pozastanawiać albo po prostu wiedzieć. Ale ogólnie dla osób, które lubią porządne walnięcie, to. Jak najbardziej polecam tą linię. Tutaj T90 był, był bardzo mocny. Ponoć końcówka T14, te czyli ten nowy radziecki wynalazek, również ma być mocny, ale zobaczymy, bo to tylko ploty. Jeśli chodzi o tutaj linię, linię brytyjską, no niestety, tutaj będziecie troszkę mieli drogi przez mękę. Chieftain jest czołgiem dla doświadczonych graczy. Jest to największy czołg z piątek, czołg z jednym ze słabszych pancerzy, tutaj w kadłub wchodzi wszystko. Działo, nie zachwyca, czołg wolny, wolno się obraca, wolno przyspiesza, wolno jeździ. No, niestety, niestety, tutaj jest troszkę męki, ale za to na siódemce Challenger ponoć jest naprawdę upierdliwy i ciężko. I ciężko go przebić więc tutaj już idzie ku lepszemu, z kolei znowu ósemka, większość osób nie uważają za jakąś mega rewelację, um, no co począć, co począć i tak tutaj liczą się pewnie te dwa ostatnie czołgi, a one nie powinny być złe, przynajmniej tak obstawiam, że nie będą złe, Kolejna sprawa, mamy tutaj wozy wsparcia ogniowego, są to, są to odpowiedniki porównywalne do tutaj do dealera niebieskiego, do tych dowozów piechoty, coś podobnego, bo również mamy tutaj dużo, dużo działek, są też karabinki, więc no spory spory wachlarz, wyrzutnie rakiet. No, Bradley jest tutaj, więc jak, jak tylko zrobię sobie to, co bym chciał, to tutaj Bradleya. Bardzo bym chciał odblokować. Pojazd, który niszczył w pewnej wojnie. Więcej czołgów niż, niż Abrams, więc no fajna, fajna konstrukcja amerykańska. Podoba mi się ogólnie z wyglądu, z wyposażenia. No, chciałbym, chciałbym również tą linię tutaj. Na pewno robić. Kończy się ona tutaj rozdwojeniem, które no, będzie tutaj kolejne, kolejne cacka wprowadzać. Warrior bardzo fajny, bardzo fajne działko uzbrojenie. Zobaczcie, penetracja już 200. Powinien wszystko ryzać od boku, wszystkie czołgi, a ryzać je powinien już naprawdę dosyć, dosyć e, fajnie. No, ogólnie, też już e, pojazd. E, ja wiem, dosyć, dosyć szybko strzelne, bo tutaj zobacz bardzo szybki czas celowania, no są to, są to wozy, które będą sobie spokojnie radziły z ciutkę mniejszymi jednostkami i również będą mogły powalczyć właśnie z czołgami, więc to jest taka również wersja, wersja pośrednia, ale wymagają troszkę, również wydaje mi się troszkę więcej skilla, bo wybaczają mniej błędów niż, niż czołgi. I tutaj mamy czołgi lekkie, czyli coś, czego nie było u poprzedniego dealera. Również bardzo fajne, bardzo fajne czołgi. Skorpion, to no, Skorpion taki przedsmak tego, co będziecie mieli tutaj, jak wejdziecie na Sheridan'a. Zobaczcie do obrażenia. To jest po prostu masakra, co się tutaj dzieje. I to jeszcze można ulepszyć te pociski. To jest takie walnięcie, że Sheridan zgniata większość czołgów czwartego tieru podstawowych Więc jest naprawdę, naprawdę masakrycznie fajny ten czołg Oczywiście kiepsko opancerzony, kiepsko łatwiej sobie z nim radzą tego typu pojazdy Niż ze zwykłymi czołgami, ale jest bardzo szybki właśnie, ma całkiem, całkiem niezłą prędkość maksymalną no, i walnięcie naprawdę konkretnie. I tutaj ogólnie większość tych czołgów jest bardzo szybka. Ma niezłą penetrację i całkiem niezłe działa. Yy, no, coś, coś dla osób, które nie lubią się wlec, lubią szybko zająć jakąś pozycję, postrzelać kosztem pancerza. Więc tutaj no, porównywalna ich rola, jak oczywiście czołgów lekkich w wocie, z tym, że tutaj właśnie mogą one Również łatwiej sobie zdecydowanie radzić dzięki temu, że tutaj obrót wieży jest szybszy i kadłub się szybciej obraca, więc łatwiej się obronią przed takimi szybcioszkami jak te, te i te. No i nawet niszczyciele również łatwiej walczyć z niszczycielami niż, niż, czołgom, niż czołgom podstawowym, z tego względu, że mogą szybciej na przykład do nich wyjechać, szybciej je wypatrzyć, i, i to już procentuje właśnie zniszczeniem danego danego niszczyciela czołgów no i dobraliśmy do końca Tutaj jeszcze czeka PL-01 concept. wcześniej był na 10, teraz na ósemce, więc widać, że jeszcze twórcy się zastanawiają, co tutaj z tą polską e, polskim prototypem zrobić czas pokaże a wy moi drodzy już wiecie mniej więcej jak, jak to wygląda, e, jeśli chodzi o e, no, wszystkie jednostki, jakie są aktualnie na dzień premiery dostępne W co, w co warto iść, czego się po tym spodziewać eee, Cóż, teraz wybór pozostaje wasz Oczywiście możecie ekspić wszystko Tutaj nie ma, że jest coś takiego, że wybieramy tylko na przykład jednego dealera i blokuje nam drugiego Nic nic takich rzeczy można robić z dwóch, z dwóch dealerów Jak będą następni, to pewnie również Więc... Eee, Cóż, życzę wszystkim udanych gier i, i przede wszystkim trafienia w swoją linię i cieszenia się właśnie z danej, z danej linii tymi jednostkami, które są. Pamiętajcie również, że część jest, część jest na przykład troszkę, troszkę inaczej się nimi gra w jakiejś linii, na przykład pojazdami. Tak jak tutaj, Swingfire on strzela tylko rakietami jako jedyny pojazd, w ogóle chyba jakiś w grze. Więc to no, czasem trafiają się takie spaczki, a potem już znowu przechodzimy na klasykę, czyli y, szybko, szybką jazdę i strzelanie, strzelanie z działek. Więc takie hotki, klocki również się mogą trafić. No i to tak chyba tyle: wszystko, wszystko, co powinniście wiedzieć na, na dzień dobry. Kolejne poradniki będą o pancerzu, o amunicji: jakiej używać, na jaki właśnie pancerz, na jakie pojazdy. No, to chyba połączę, żeby była jakaś całość, żebyście wiedzieli. Czym w co strzelać, żeby najbardziej bolało? To tyle, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, e, skomentujcie, zostawcie jakiś e, ślad po sobie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.